Szczęść Boże, mam dzisiaj zaszczyt gościć profesora Adama Wielomskiego, politologa, historyka idei oraz nauczyciela akademickiego. Witam, panie profesorze. Witam serdecznie zarówno pana, jak i szczęść Boże do wszystkich naszych słuchaczy. Jeżeli spojrzymy na współczesną prawicę, możemy, jakkolwiek definiowaną, możemy zauważyć, że wiele osób z niej nie rozumie zbytnio współczesnej lewicy. Jakie publikacje mógłby pan polecić dla osoby chcącej zrozumieć współczesną lewicę? Rzeczywiście jednym z problemów intelektualnych polskiej prawicy jest to, że nie czytamy strony przeciwnej, dlatego przypisujemy im częstokroć poglądy, których oni w ogóle nie wyznają, ewentualnie wyznawano na lewicy 50 czy 100 lat temu. Najbardziej, myślę, klasycznym błędem tego typu jest przypisywanie współczesnej lewicy jakiegoś silnego zafascynowania myślą Karola Marksa, który na lewicy współczesnej jest już zdecydowanie passé, dlatego że Karol Marks jest myślicielem, który głosił przede wszystkim kolektywizm, zniesienie własności prywatnej, ale przy tym równocześnie był myślicielem, który się nie podkreślał rolę kierowniczą człowieka nad stworzeniem, nad zwierzętami, rzeczami, przyrodą i tak dalej. Współczesna lewica zdecydowanie odeszła od jakichś ideałów walk klasowych. Jest to tak zwana lewica kawiorowa, jak to się często nazywa. Lewica, która fascynuje się problemami na przykład panteizmu. I co powoduje, że uważa, że człowiek jest tylko i wyłącznie wyrazicielem woli całej przyrody i całego świata żywego, posiadającym mowę i który może wyrazić jego idee i aspiracje. To powoduje, że człowiek nie ma dalej wykorzystywać przyrody i traktować jej jako swoją własność, tylko jest takim, można powiedzieć, portparol, czyli rzecznikiem prasowym przyrody. To z tej perspektywy Marx ze swoją wizją kapitalizmu, przemysłowienia i tak dalej jest oczywiście myślicielem z innej epoki. Myślę, że myślicielem współczesnym, który takie rzeczy opisuje, jest na przykład Harari. To znaczy jest to myśliciel, który głosi całą tą taką wizję zniesienia, jak to on to określa, a to jest oczywiście parafrazą marksizmu i polemiką z nim, głosi zniesienie wyzysku ssaka przez ssaka, czyli zniesienie wyzysku zwierząt przez człowieka. Jest to zresztą izraelski filozof, żyjący gdzieś tam sobie w jakimś kibucu ze swoim, jak to on nazywa, mężem. Nie wiem, czy Izrael uznaje małżeństwo homoseksualne, czy nie. Nie mam zielonego pojęcia, więc nie wiem, na ile ten mąż jest w cudzysłowie. Z innych takich myślicieli na przykład myślę, że warto poczytać sobie Imperium Negriego i Harta. Dlatego, że to są z kolei myśliciele również odwołujący się do panteizmu Spinozy i którzy, mówiąc językiem Marksa i językiem marksizmu, w rzeczywistości tworzą jakąś wizję przede wszystkim zagłady tradycyjnych tożsamości, w tym tożsamości narodowych poprzez procesy globalizacyjne, przyjmowania imigrantów i tak dalej. I generalnie współczesna lewica nie ma z tym Marksem, rewolucją jakąś proletariacką i tak dalej nic wspólnego, dlatego że ta lewica po prostu już dawno zapomniała o proletariacie. To zjawisko nastąpiło w latach już powojennych, 60., 70., kiedy na Zachodzie pojawia się nowa lewica, która uznała, że rewolucja komunistyczna przegrała ostatecznie, a to, co osiągnęła, czyli władzę w Związku Radzieckim,
całkowicie kompromituje ideę lewicy i nie mają, Związek Radziecki z ideami lewicy i emancypacji nie ma nic wspólnego. Dlatego ja osobiście uważam, myślę, z frankfurtczyków, no dla tych, co mają zacięcie filozoficzne, to szczególnie polecam Herberta Marcusego, Człowieka jednowymiarowego. To jest bardzo głęboka, interesująca, uważam, praca, sprzeciwiająca się jakby całemu społeczeństwu konsumpcyjnemu, właśnie jednowymiarowemu, bo człowiek tylko konsumuje, także zdecydowanie to bym polecał. Polecałbym również wiele wydawnictw, na przykład krytyki politycznej. Uważam, że takimi myślicielami, których należy czytać, jest na przykład Badiou czy Agamemnon. Także to jest tam co czytać i nasz wizerunek lewicy jako marksistowskiej jest całkowicie fałszywy. Dlaczego, co powoduje, że my im przypisujemy marksizm? Mianowicie przede wszystkim wynika to z faktu, że bardzo często lewica współczesna, posługuje się językiem marksistowskim. Ale to, że się posługuje językiem marksistowskim, to wcale nie oznacza, że ona jest marksistowska. Posługuje się bowiem językiem, nazwijmy to, socjologicznym i politycznym Marksa, ale inspirację w tej chwili dla niej przede wszystkim stanowi panteizm Spinozy, myśliciela mało znanego też na prawicy, a z drugiej strony inspirację dla niej stanowią różnego rodzaju freudyści, niefreudyści, czyli cała psychoanaliza, psychologia, i tak dalej. I myślę, że to trzeba czytać, a naprawdę Marks to z punktu widzenia tych myślicieli, nam się to może na prawicy wydawać dość dziwne, to jest mocno reakcyjnym myślicielem. Oczywiście on jest emancypatorem, tam prawda, jednostki i tak dalej, ale do Marksa nie ma problemów, nie wiem, emancypacji od własnej płci, od natury człowieka, właśnie od takiej właśnie jak płeć. Nie ma problemów człowieka jako wyraziciela przyrody, całego tego ekologizmu, prawda, i tak dalej. To jest lewica, jak ja ją chętnie określam, lewica kawiorowa, to znaczy ludzie, którzy nie znają biedy. To są ludzie zwykle pochodzący z klasy średniej albo z klas wyższych i dla których najważniejsze są przede wszystkim te rewolucja na polu przeciwko naturze ludzkiej i naturze świata stworzonego, a nie problemy jakieś społeczne i socjalne, no bo jak mówię, to są ludzie dobrze sytuowani. Proszę zwrócić uwagę na przykład badania socjologiczne partii Razem. Proszę zobaczyć na przykład, poszukajcie sobie to państwo i zobaczcie, jaka jest średnia zarobków partii Razem, sympatyków i wyborców partii Razem. Jest ona znacznie wyższa od przeciętnej krajowej. I to jest jakby odpowiedź, dlaczego czytanie Marksa niewiele mówi o współczesnej lewicy, która, jak mówię, z tego marksizmu czerpie tylko i wyłącznie aparat pojęciowy, nie mając z lewicą tradycyjnym rozumieniu tego słowa jakiegokolwiek związku i jakiejkolwiek wspólnoty. Dobrze. Określa się pan jako monarchista dziejowy. Zatem jaki ustrój uznaje pan za najlepszy dla współczesnej Polski? Monarchista dziejowy? Nie wiem, czy użyłem takiego terminu. Raczej monarchista w znaczeniu historycznym. Co przez to rozumiem? To znaczy uważam, że historycznie rzecz biorąc, monarchia była z punktu widzenia logiki zarządzania nowoczesnym państwem, ustrojem posiadającym szereg zalet, ale równocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że nie ma monarchii choćby bez całej mistyki władzy i przekonania społecznego o tym, że władza pochodzi od Boga. Co więcej, nie ma również prawdziwej monarchii, jeśli sami władcy nie mają tego przekonania, że władza pochodzi od Boga, a współcześni władcy oczywiście tego przekonania już nie mają, co wystarczy sobie spojrzeć no, na różnego rodzaju brukowce, prawda, czy to w formie papierowej, czy w internecie, które się tam zajmują różnymi aferami różnych domów panujących, kochankami i tego typu rzeczami. To raczej nie są już osoby zdolne wypełniać rolę monarchy w tradycyjnym pojęciu tego słowa. Ja się uważam za
monarchistę nie tylko w znaczeniu historycznym, ale również za monarchistę w znaczeniu jak najbardziej współczesnym. Przy czym pod słowem monarchia raczej sięgam do greckiego rozumienia tego terminu oryginalnego. Monarchia, czyli rządy jednego. Jestem bowiem zwolennikiem silnej władzy i może być to władza w zależności od danego społeczeństwa, jego tradycji, kultury na różnego charakteru. Może być to zarówno władza otwarcie autorytarna, jak dyktatura, która jest potrzebna w moim przekonaniu przede wszystkim w czasach jakichś znaczących konfliktów społecznych, politycznych, rewolucji, wojny i tak dalej. Ewentualnie wyrasta z danej kultury danego społeczeństwa. Mam tutaj na myśli na przykład ludy prawosławne. A może być to na przykład silna władza prezydencka, to znaczy pochodząca z wyborów powszechnych. Ja nie będę ukrywał na przykład, że no nie bardzo widzę w tej chwili w Polsce możliwość wprowadzenia rządów autorytarnych, w związku z czym w tej chwili zdecydowanie jestem zwolennikiem systemu prezydenckiego, tak powiedzmy na wzór Piątej Republiki Francuskiej. Powiem tak, oczywiście nie mówię, że to jest system idealny, choćby sam fakt, że no w każdym systemie politycznym jest jedna słabość. A mianowicie słabością są ludzie. W przypadku systemów demokratycznych słabością, znaczy tak, w systemach tradycyjnych monarchicznych słabość ludzka to był tylko element w postaci no, losowości osoby, która na przykład sprawuje władzę po swoim ojcu. W przypadku systemów, gdzie silna władza, czy w ogóle władza jest wybierana przez tak zwany suwerenny lud, no to jakby problemy są dwa, to znaczy z jednej strony mamy problem osoby wybranej, która może być nieodpowiednia, a z drugiej strony no, dużej irracjonalności wyborców, którzy generalnie z polityki to niewiele rozumieją i wybierają, bym powiedział, to co im przedstawiają media i specjaliści od PR-u i marketingu, to jest oczywiście największą wadą tego systemu. No ale też trzeba z drugiej strony zwrócić uwagę na ten fakt, że obecny, że no, ja nie bardzo widzę możliwości, aby w tej chwili Polska była w stanie się wycofać z systemu opartego o powszechne wybory. No i jeżeli w tej chwili mamy taki system, jaki mamy, no to może on funkcjonować lepiej lub gorzej. Myślę, że jeśli mamy do czynienia z 460 nieodpowiedzialnymi osobami, to lepiej, żeby jednak rządził jeden i ten jeden podejmował szereg najbardziej strategicznych decyzji, bo zakładam, że jednak jeden może rządzić w sposób bardziej odpowiedzialny niż 460, czyli tłum. Ja nie ukrywam, że jestem zwolennikiem tego, aby w systemie prezydenckim był dłuższy okres sprawowania władzy przez prezydenta, na przykład, nie wiem, 7-8 lat, a w zamian za to nie powinien mieć możliwości reelekcji. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wybieramy bardziej osobę niż przedstawiciela danej partii politycznej. Bo jeśli wybieramy przedstawiciela danej partii politycznej, to on jest po prostu osobą niesamodzielną. A zresztą choćby widać po wszystkich prezydentach w okresie III czy IV Rzeczypospolitej, włącznie ze współczesnym prezydentem. Gdyby był wybierany powiedzmy na 8 lat bez możliwości reelekcji, to wtedy prezydent mógłby rządzić, uważając autentycznie, mając na względzie to, co uważa za rację stanu Polski, a nie kierując się problemami reelekcji, poparcia przez własną partię w kolejnych wyborach i tak dalej. Innymi słowy, mógłby się bardziej kierować racją stanu, a mniej demagogią po swoim wyborze. Czy dobro i zło to kategorie nierozerwalnie związane z tradycją, czy też przeciwnie, wynikające z ograniczonych możliwości poznawczych człowieka i są zaledwie wartościami współczesnego świata. Co pan profesor myśli na ten temat z perspektywy tradycjonalisty? Ja powiem w ten sposób. Są dwie kategorie, które czasami tradycjonaliści mylą, łącząc ze sobą. To znaczy jest coś takiego jak prawo natury,
i jest coś takiego jak tradycji. Cechą charakterystyczną tradycjonalizmu, którym się przez wiele lat zajmowałem, zresztą od którego jakoś tak no, to zawsze był mi bliski, jest to, że bardzo często tradycjonaliści łączą prawo natury z tradycją. Innymi słowy, zakładają, że jeżeli jakaś instytucja, forma prawna, forma życia społecznego istnieje od niepamiętnych czasów, na przykład, nie wiem, nikt nie wie, kiedy powstała, istnieje 500 lat, prawda, i tak dalej, to ponieważ istnieje przez tak długi czas, jest uważana za zgodną z naturą i zgodną z prawem natury, co powoduje ostatecznie utożsamienie tradycji z naturą. Tak czasami jednakże może nie być. Weźmy taką instytucję znaną z całego, prawie całej historii świata, mniej więcej w Europie do roku 1000 popularną, jak instytucją niewolnictwa. Niewolnictwo uchodziło na przykład dla starożytnych Greków jako instytucja powstała z natury, bo zawsze i wszędzie, gdzie nie spojrzeli, byli niewolnicy. Tym niemniej dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie niewolników nie ma i w europejskiej tradycji głównej, takiej dominującej, nie ma już mniej więcej od 1000 lat, bo mniej więcej na przełomie X-XI wieku niewolnictwo w Europie przestawało istnieć. Ostatecznie zostało gdzieś tam zniesione, jeśli mnie pamięć nie myli, dekretem papieża Aleksandra chyba III w 1200 którymś roku. I ponieważ widzimy świat bez niewolnictwa, to widzimy, że ci, którzy by powiedzieli, że to jest dobre, bo tak było od zawsze i taka jest tradycja, no zostało to w znacznym stopniu zanegowane. Dlatego trzeba odróżnić tradycję od prawa natury. Prawo natury jest rozpoznawane przez rozum ludzki studiujący naturę świata, który z pewnością jest na tyle mało skażony grzechem pierworodnym, jak nazywają to chrześcijanie, czy też defektem dla niewierzących, że jest on w stanie odkryć obiektywne pojęcia dobra i zła. I jeżeli tradycja dopuszcza coś, co rozum ludzki uznaje jednak za zło, to myślę, że rozum ludzki, odwołując się do prawa natury, powinien zanegować. No właśnie choćby ten klasyczny tutaj przypadek niewolnictwa. Jeśli na przykład tradycja, no akurat nie ludów współczesnych chrześcijańskich, ale tradycja na przykład nie wiem, islamu, mówi, że dobre jest wielożeństwo, no to tutaj wchodzi jednak rozum badający prawo natury, żeby stwierdzić, że nie jest to zgodne z prawem natury. Jeśli na przykład, dajmy na to, w świecie zachodnim zwycięży model tak zwanych małżeństw homoseksualnych i utrzyma się przez następne, powiedzmy, 1000 lat, to wcale nie oznacza, że ponieważ taka jest tradycja, bo za 1000 lat, gdyby się utrzymały, byłoby częścią tradycji, to wcale nie oznacza, że są one zgodne z naturą rzeczy. Dlatego myślę, że w większości przypadków jest tak, że rzeczywiście tradycja wyraża naturalny porządek rzeczy. Ale to nie zwalnia ludzkiego rozumu od myślenia, dlatego że tradycja może błędnie ponazywać pewne rzeczy jako dobre lub złe, a jednak ludzki rozum, analizując świat i istotę rzeczywistości, może dojść do wniosku odmiennego. To dotyczy również religii. Tradycja na przykład indoeuropejska jest tradycją wielobóstwa. No dzisiaj byśmy powiedzieli, że jest to jednak niezgodne z naturą rzeczy. Także ja bym tutaj nie przesadzał i uważam, że tradycjonaliści, którymi się przez lata zajmowałem i których, nie ukrywam, uwielbiam, dokonali pewnego pomylenia dwóch rzeczy. To znaczy zgadza się, że rzeczywiście studiując wszystkie społeczeństwa współczesne, historyczne, na różnych kontynentach, możemy wykryć dla nich pewne cechy wspólne, które tradycjonaliści określali mianem prawa natury. Na przykład będzie to, że ludzie żyją w rodzinie, że istnieje własność prywatna, że istnieje władza, państwo, religia, że istnieją duchowni.
I to, można powiedzieć, są prawdopodobnie pojęcia, które wynikają z pewnego prawa natury. Ale nie należy w takiej sytuacji uważać, że wszystko, co jest tradycyjne, co wypełnia te instytucje w praktyce, z natury rzeczy swojej musi być zgodne z prawem natury. Dlaczego? Dlatego, że tradycja jest zarówno tradycja na przykład małżeństw monogamicznych i wielożeństwa. Jest tradycja religii monoteistycznej i jest tradycja religii politeistycznej. I w zależności od tego te tradycje są ze sobą sprzeczne. Dlatego ja bym uznał, że tradycja objaśnia, czym jest prawo natury, więc co jest dobre i co złe, tylko w bardzo takich, bym powiedział, w ogólnych ramach. Dlatego, że poszczególne rozwiązania w poszczególnych tradycjach, już kulturach, cywilizacjach mogą być zgodne lub niezgodne z prawem natury, a więc dobre i złe. Czy też dobre, przepraszam, lub złe. Rozważał pan, profesor, debatę z profesorem Jackiem Bartyzelem na tematy różniące panów? Ja powiem tak. Moje stosunki z profesorem Bartyzelem od lat raz bywają lepsze, raz bywają gorsze. Myślę, że nas dzieli kilka różnic o charakterze zarówno ideowych, jak i charakteriologicznych. Zacznijmy może od ideowych. Ja myślę, że generalną różnicą jest taka, że profesor Bartyzel uważa, że istotą systemów politycznych jest ich oparcie na micie. Formą tego mitu może być również religia. Wierzy w sakralny charakter władzy, a równocześnie jest zwolennikiem imperiów, również w Europie. Ja powiem szczerze, mistyka polityczna, oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że musiała być używana, czy nawet musi być używana gdzieś tam, powiedzmy, do legitymizowania systemów politycznych, ale generalnie w mity polityczne legitymizujące władzę, no prywatnie i osobiście mocno nie wierzę i jestem w stosunku do nich mocno sceptyczny. Więc tutaj jakby jest różnica dotycząca sakralnego, czy mitologicznego, czy też racjonalnego systemu władz. To jest, że tak powiem, różnica pierwsza. Różnica druga dotyczy samego podmiotu politycznego. Profesor Bartyzel myśli i marzy o jakimś cesarstwie, sacrum imperium, imperio to się gdzieś tam nazwał bałtosłowiańskim, prawda, i tak dalej. Ja zdecydowanie opowiadam się za państwem narodowym. Ja zresztą, to z tego wynika jakby ta różnica w sakralności, dlatego że płaszcz sakralnego mitu musi po prostu jakby pokryć spory i konflikty pomiędzy grupami etnicznymi czy narodowymi tworzącymi takie imperium. Ja uważam, że zdecydowanie prostszym rozwiązaniem i zdrowszym dla wszystkich jest po prostu takie, żeby każdy posiadał swoje własne państwo. Polacy polskie, Litwini litewskie, Białorusini białoruskie i tak dalej. Niech każdy sobie mieszka u siebie. Także to jest, bym powiedział, znacząca różnica co do celów konserwatyzmu. To jest też oczywiście różnica wynikająca jakby no z naszego wychowania w innych tradycjach konserwatywnych. Moja jest silnie związana z kulturą i myślą polityczną francuską i francuscy tradycjonaliści, tacy jak, nie wiem, Demestre, Bonal czy inni, czy na przykład, nie wiem, jeszcze sprzed rewolucji myśliciele, tacy jak Jacques Bossier, bardzo mocno uznawali za istotę francuskiej tradycji politycznej suwerenną monarchię narodową. Profesor Bartyzel zdecydowanie jest silnie pod wpływami myśli politycznej niemieckiej, cesarskiej, której obca jest idea państwa narodowego. Spór może taki wydaje się troszkę mocno teoretyczny, ale w praktyce ja powiem tak, jeśli się popiera imperia i zwalcza państwa narodowe, to świadomie czy nieświadomie, ale podważa się w tej chwili suwerenność państw istniejących na rzecz jakiejś struktury imperialnej europejskiej.
I ja powiem tak, jedyną strukturą realną, która istnieje w Europie, nie jest żadne święte cesarstwo, tylko Unia Europejska. Nie żaden Karol Wielki, ale Angela Merkel. Więc uważam, że pan profesor Bartyzel, świadomie czy nieświadomie, generalnie prowadzi do jakiegoś myślenia imperialnego, które uważam za szkodliwe, wybitnie szkodliwe w danym momencie. To jest raz. Druga różnica oczywiście ma charakter też również charakteriologiczny. Różni nas bardzo mocno mentalność, podejście do samych siebie, poczucie humoru, prawda, i tak dalej. I to jest różnica dosyć istotna, dlatego że ja powiem tak, ja jestem jako polemista i publicysta dosyć gruboskórny i się generalnie nie obraża. Profesor Bartyzel jest, z nim trzeba się obchodzić jak z jajkiem, bo się obraża dosłownie o każdy drobiazg. I ja po prostu nie mam siły dbać o to, żeby się nie obraził i ten. Szczególnie, że on jakby uważa, że ma prawo, takie jakbym powiedział, katedrę trzyma, nazwijmy to, w ortodoksji tradycjonalistycznej i ma prawo z jej wysokości pouczać wszystkich i krytykować, a jego krytykować nie wolno. No i ja jestem zdecydowanie bardziej nastawiony do życia wesoło. Rozumiem, ja akceptuję, że ktoś mnie krytykuje i się ze mnie śmieje, ja się z niego pośmieję i nie widzę w tym strasznej rzeczy i na pewno nie widzę powodu do obrazy. Także to są różnice zarówno ideowe, jak i różnice charakteriologiczne. Generalnie powiem tak, ideowo nasza współpraca jest po prostu trudna, dlatego że kiedy profesor Bartyzel zachwyca się tradycją imperialną i neguje równocześnie nowożytne państwo, o tyle ja jestem zwolennikiem tego nowożytnego państwa o charakterze narodowym i suwerennym. Także my sobie możemy wspólnie podebatować na przykład i się zgodzić, dajmy na to, w ocenach dotyczących, nie wiem, tam kontrrewolucji francuskiej, czy włoskiej, czy hiszpańskiej w wieku XIX, ale nie jesteśmy się w stanie zgodzić w kwestiach bieżących. No i poza tym przede wszystkim ja powiem tak, no w tych kwestiach bieżących też jest pewne rozdwojenie, którego ja nie rozumiem u profesora Bartyzela. Najpierw jest wielka, prawda, metapolityka, imperium, cesarstwo, sakralne i tak dalej, a potem, prawda, się pojawia hasło, a jednak Duda. Ja powiem tak, gdyby to się pojawiało na zasadzie pewnego takiego no, sceptycyzmu politycznego i tak dalej, no to okej, no, ja to rozumiem. Ale to się pojawia na zasadzie takiej, że jak ty nie popierasz w drugiej turze Dudy, to znaczy, że już jesteś jakiś, nie wiem, zdrajcą, kimś w tym rodzaju. No ten taki, bym powiedział, właśnie no, profesorski styl podejścia do wszystkich jako do uczniów, no jest czymś, czego ja nie jestem w stanie przyjąć. Ja mogę z profesorem Bartyzelem rozmawiać, dyskutować, pójść na piwo, ale nie mam zamiaru go słuchać, ponieważ nie uznaję jego przywództwa nad sobą i jego poglądów jako lepszych od swoich, no bo gdybym je uznawał, to bym sam takie poglądy głosił. W tej chwili nasza rozmowa jest dość trudna z profesorem Bartyzelem, ponieważ z tego co widzę, wyrzucił mnie z Facebooka, a Facebook był naszym głównym sposobem kontaktu. Jaka myśl polityczna jest panu najbliższa? Kogo uznaje pan za polityczne autorytety? Jaka myśl polityczna jest mi najbliższa? Wymieniłbym bez reakcji, bez wątpliwości dwa nurty. To znaczy z jednej strony konserwatyzm, z drugiej strony nacjonalizm. Jakby tworzę z tego taką syntezę w postaci państwa narodowego, które uważam za współcześnie najważniejszy wehikuł myśli konserwatywnej. I nie jest przypadkiem, że wszyscy globaliści, zaczynając od Klausa Schwaba, chcą to państwo narodowe znieść, dlatego że państwo narodowe jest przede wszystkim ostatnim
dostępnym nam narzędziem, aby bronić się przed przychodzącą z zewnątrz, od globalistów, całą rewolucją kulturową. Zaczynając od, nie wiem, liberalizmu, genderyzmu, praw człowieka, praw mniejszości seksualnej i tak dalej. Tutaj tylko i wyłącznie państwo narodowe jest jakby naszym ostatnim punktem oporu. Dlatego uważam, że jest to zdecydowanie najważniejsze i uważam, że konserwatysta współczesny nie ma innego wyjścia niż bronić państw narodowych, a politycznie współdziałać z tymi, którzy tych państw narodowych bronią, na przykład z nacjonalistami. Ja nie jestem nacjonalistą w takim znaczeniu, że tam, nie wiem, zajmuję się poszukiwaniem komuś przodków do trzeciego pokolenia. Stoję na stanowisku, które przyjmował Roman Dmowski, pisząc, że jestem Polakiem, bo myślę i czuję po polsku. Dla mnie Polakiem jest każdy ten, kto dba o Polskę, chce budować silną Polskę, Polskę, która będzie znaczącym podmiotem stosunków międzynarodowych i która nie będzie przedmiotem w rękach wielkich korporacji i globalistów, tylko będzie, no, nazwijmy to, autosterowna, samosterowna i będzie posiadała możliwości i środki obrony przed tego typu naciskami lobbystów. Jeśli chodzi o autorytety, to nie wiem, czy pyta pan o myślicieli, czy o polityków. Podejrzewam, że pytający miał na myśli raczej. Podejrzewam, że chodzi o oba właśnie. Oba. Jeśli chodzi o myślicieli, moich ulubionych, to wymieniłbym moje wielkie miłości naukowe. To znaczy Joseph de Maistre z jednej strony i Louis de Bonald spośród tych tradycjonalistów. Charles Maurras zdecydowanie, jeśli chodzi o myślicieli francuskich. Jeśli chodzi o hiszpańskich, Juan de Noso Cortes zdecydowanie. Bardzo się interesuję również i zachwycam Karlem Schmittem, ale jestem wobec niego równocześnie bardzo krytyczny. I też przede wszystkim myślę, że ważni i znaczący są ci myśliciele, którzy na przełomie XIX i XX wieku łączyli konserwatyzm z tradycją myślenia narodowego. To jest właśnie ten wspomniany na przykład Charles Maurras czy inni myśliciele właśnie tego kierunku. Jeśli chodzi o, znaczy nie da się ukryć z tego wyliczenia, że przede wszystkim są to myśliciele francuskojęzyczni. Rzeczywiście ja jestem kulturowo mocno sfrancuziały i się do tego przyznaję. Jeżeli chodzi o polityków, no to ja jestem wielkim fanem jednego współczesnego polityka zachodniego. Jest to Marine Le Pen, którą poznałem osobiście, zrobiłem z nią wywiad, miałem okazję się przysłuchiwać, w jaki sposób prowadzi grupę polityczną na zebraniu tejże grupy politycznej. I ja powiem tak, jest to zdecydowanie najsilniejsza osobowość kobieca, jaką kiedykolwiek w życiu spotkałem i prawdopodobnie jedna z najsilniejszych osobowości w ogóle występujących w polityce. I tak naprawdę o polityce europejskiej zadecyduje starcie dwóch kobiet, czy dwóch linii, powiedzmy utożsamianych jakby przez dwie kobiety wyrażane. Z jednej strony ta globalizacyjna europejska Angela Merkel i z drugiej strony suwerennych państw narodowych, czyli Marine Le Pen. Jeśli chodzi o wielkich polityków innych, których podziwiam, nie będę ukrywał swojego podziwu dla Władimira Putina, dlatego że nie zgadzam się z tezą, że to jest jakiś komunistyczny aparatczyk, prawda, NKWD-zista i tak dalej. Nie. To jest taki, można powiedzieć, Napoleon Bonaparte, który po rewolucji, znacznie cięższej niż rewolucja francuska, odbudowuje w tej chwili rosyjskie imperium. Jest to w moim przekonaniu największy mąż stanu współczesnego świata. I polska jakby nienawiść i niechęć do Putina, szczególnie z kręgów moim zdaniem pisowskich, wynika z tego, że oni też by chcieli mieć takiego wodza, a go po prostu nie mają. Także jest to polityk, mąż stanu naprawdę wielkiego formatu, który wyprowadził Rosję z kryzysu i zapewnił jej pozycję w świecie mocarstwową. Także to są jakby dwie osobowości polityczne, które bym wskazał. A wymienił pan współczesnych polityków. Istnieją, czy istnieją też jacyś historyczni politycy?
A nie, no oczywiście tych historycznych polityków jest wielu. No, kardynał Richelieu na przykład jest to z pewnością postać, która mnie zachwyca. Roman Dmowski na przykład jest to też postać. Z polskiej tradycji wymieniłbym tutaj na przykład margrabiego Wielopolskiego. Także takich postaci oczywiście jest znacznie więcej. Podziwiam również geniusz Bismarcka, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że został w znacznej mierze użyty przeciwko Polakom. Jaki system polityczny uznaje pan za najbliższy pana poglądom, a z najbardziej możliwy do zrealizowania? No to właśnie na to pytanie już odpowiedziałem. Uważam, że w Polsce w tej chwili, bo rozumiem, że mowa o Polsce, bo jeśli by mnie pan pytał, jaki system można zrealizować, nie wiem, w Chinach czy w Birmie, to byłyby inne systemy. W Polsce uważam, że monarchia prezydencka z silną pozycją prezydenta, wybieranego na długą kadencję, bez możliwości reelekcji po to, żeby nie musiał się kłaniać wszystkim bonzom partyjnym i elektoratowi. A co do tego systemu politycznego, czy wprowadziłby pan coś takiego, że prawa wyborcze byłyby ograniczone? Bardzo chętnie bym wprowadził, ale nie uważam, żeby było to po prostu w tej chwili w Polsce możliwe. W ogóle póki funkcjonujemy w świecie zachodnim, jest to zdecydowanie niemożliwe. Aczkolwiek uważam, że jeżeli już miałaby być demokracja, to powinny być pewne cenzusy wyborcze. Przede wszystkim po to, aby zmniejszyć rangę roszczeniowości, to znaczy, aby zmniejszyć możliwość traktowania państwa jako redystrybutora dochodów, i co powoduje oczywiście, że politycy głównie zajmują się demagogią socjalną z jednej strony, z drugiej strony z systemu politycznego, znaczy spraw wyborczych, usunąłbym osoby niegodne i pozbawił ich praw wyborczych, na przykład te, które głoszą publicznie demoralizację. Uważam, że są pewne rzeczy, pewne postawy, które no, głoszenie ich publicznie wymaga pozbawienia również praw wyborczych. O jakie tutaj mowa, jak i demoralizacji, to myślę, że i pan, i nasi słuchacze sami się mogą domyśleć. Wiele razy krytykował pan obecny system grantów i finansowania studiów i badań. Czy może pan przedstawić alternatywną propozycję? Tak, to znaczy ja się mogę wypowiedzieć o naukach społecznych, humanistycznych. Nie będę się wypowiadał na przykład o biologii czy chemii, bo powiem szczerze, nie wiem, jak to tam funkcjonuje. Generalnie system grantowy polega na tym, że państwo zaczyna mieć wpływ na tematykę prowadzonych badań, dlatego że na pewne tematy się dostaje granty, na inne się tych grantów nie dostał. Oczywiście państwo nie robi tego samo, tylko przy pomocy różnego rodzaju gremiów naukowych, które mogą sobie realizować swoją własną, jakby niezależną od państwa politykę, co się często w Polsce dzieje. Ale generalnie wygląda to w ten sposób, że na przykład zajmując się problemami, nie wiem, myśli konserwatywnej czy prawicowej, no dostać w Polsce grant to jest dość trudne. Stąd też ja uważam, że pieniądze przeznaczane na system grantowy powinny być przeznaczone na pensje naukowców, ewentualnie na badania naukowe, na które są w stanie przynieść po prostu najzwyklejsze w świecie rachunki, na przykład za wyjazdy, prawda, sprowadzanie materiałów, kupowanie książek i tak dalej. Dlatego, że jeżeli naukowiec dobrze zarabia i nie zależy od systemu grantowego państwowego, to może zajmować się tym, czym chce się zajmować, i w związku z czym nauka wtedy rzeczywiście jest nauką niezależną. Inna sprawa, że oczywiście trzeba wprowadzić system rozliczania naukowców, dlatego że nie może być tak, że ktoś już raz tam do czegoś doszedł, nie został profesorem, rozsiadł się i już więcej nic w swoim życiu nie robi. Więc te systemy powinny być zgrane w jeden, to znaczy podwyższenie zarobków i zaostrzenie kryteriów
możliwości dalszej pracy na uniwersytecie. No ja myślę, że to tak jak w tej chwili są jakieś takie, prawda, się wszyscy szykują do tej parametryzacji pierwszej zarządzonej przez Gowina, no i się okazuje, że są osoby, które mają problemy z wypełnieniem tak zwanych slotów, czyli podaniem 4 publikacji punktowanych w ciągu ostatnich 4 lat. Ja powiem tak, no jeśli ktoś przez 4 lata napisał na przykład 1 czy 2 artykuły naukowe, no to sam fakt, że on pracuje na uniwersytecie, jest jakimś nieporozumieniem dla mnie. I to powinno być po prostu rozliczane, ten dorobek naukowy, rzeczywiście powiedzmy co 4 lata powinien być rozliczany, no i kto nie produkuje naukowo, no to po prostu nic nie pisze, nie publikuje, powinien być zwalniany z pracy bez żadnej najmniejszej litości, chyba że ktoś na przykład, nie wiem, przez 2 lata był w szpitalu czy coś w tym rodzaju, to oczywiście zupełnie zmienia postać rzeczy, ale generalnie uważam, że w Polsce system panujący jest taki, że jak chcesz jako tako coś tam sobie zarobić, no to ważne, żebyś porobił stopień i ewentualnie tytuł naukowy. Zresztą ustawa Gowina już nawet nie każe tego robić. A jak chcesz zarobić dużo, to musisz dostawać granty, ale żeby je dostawać, to musisz mieć kolegów i musisz pisać na tematy, na które należy pisać. Więc ja bym to zmienił w postaci zmniejszenia tej stabilności pracy, że można latami nic nie robić z jednej strony, a z drugiej strony zamiast przeznaczać na uznaniowe granty pieniądze, po prostu przeznaczyłbym je dla badaczy. Czy separatyści, na przykład Katalończycy, mają prawo do utworzenia własnego państwa narodowego? Katalończycy nie posiadają prawa do utworzenia państwa narodowego, bo nie są narodem. Jest to naród, no zupełnie bym powiedział, wymyślony w XIX wieku. Tutaj profesor Bartyzel by się ze mną nie zgodził. Ja uważam, że jest to tak naprawdę poboczny nurt wychodzący z karlizmu, który zanegował jedność Hiszpanii jako państwa i wymyślił sobie coś takiego, żeby swoje tendencje autonomiczne i federacyjne wzmocnić, że istnieje coś takiego jak naród kataloński. Naród kataloński nigdy nie istniał w swojej historii. Królestwo Katalonii nie pokrywa się nijak z tą grupą etniczną, która się nazywa Katalończykami, dlatego że Katalończycy to są tylko i wyłącznie mieszkańcy Barcelony i okolic, podczas kiedy Królestwo Katalonii sięgało gdzieś tam po Walencję. Także te dwie grupy nie mają z sobą nic wspólnego. Jedyne tak naprawdę gdzieś Katalonia, która istniała w swoich dziejach, to była Katalonia za czasów Karola Wielkiego, tam była marchia taka. No ale to powiedzmy, że była marchia zdobyta gdzieś tam na Arabach, prawda, i zasiedlona rycerstwem frankijskim. Nie miało to oczywiście nic wspólnego z narodem katalońskim, bo w ogóle wtedy jeszcze pojęcia narodów nie było. Także ja nie bardzo widzę źródła, dla których mielibyśmy uznać Katalończyków za oddzielny naród. W moim przekonaniu popularność Katalonii wynika przede wszystkim z tego, że jest to region bogatszy w stosunku do całości Hiszpanii. Ale jego bogactwo wynika z bardzo prostej rzeczy, mianowicie pod koniec XIX wieku państwo hiszpańskie stworzyło z Katalonii, nazwijmy to tak dzisiaj byśmy powiedzieli w tych kategoriach, specjalną strefę ekonomiczną. Tam były niższe podatki, zachęcano do inwestowania zagranicznych inwestorów. Z tego powodu, że uważano, że jest to region najbliższy Francji, mający port w Barcelonie i dlatego będą mogli tam inwestować przedsiębiorcy z basenu Morza Śródziemnego i z Francji, co zresztą jak najbardziej miało miejsce. I dlatego w Katalonii płacono po prostu, mówiąc wprost, najniższe podatki. I ponieważ płacono najniższe podatki, no to, przepraszam, włączył mi się telefon, zapomniałem gościć, zapłacono najniższe podatki i dlatego Katalonia najlepiej się rozwinęła gospodarczo w wieku XIX. No ale to nie jest oczywiście powód, to, że ktoś się rozwinął na cudzy koszt, żeby teraz powiedzieć, że to w takiej sytuacji wzbogaciliśmy się, to odłączamy się, prawda? To jest drugi powód. No i wreszcie powód trzeci.
Powstanie niepodległej Katalonii oznaczałoby właśnie rozbicie państwa narodowego, jakim jest państwo hiszpańskie. Ja na przykład znam w Polsce spore grupy zwolenników Katalonii, które rekrutują się ze zwolenników autonomii Śląska, prawda, czy w ogóle przerobienia w Polskę na jakąś federację regionów. I dlatego no, trudno mi też uznać ich za naród oddzielny i tak samo nie będę uznawał Katalończyków. To jest naród niehistoryczny, wymyślony, posługujący się dialektem języka hiszpańskiego, różniący się przede wszystkim od Hiszpanii zamożnością, no i skłonnością do radykalnie lewicowych poglądów politycznych, które są bardzo charakterystyczne dla Katalończyków. Powiedział pan, skąd się bierze ten separatyzm kataloński, a czy mógłby pan wspomnieć też, skąd się wziął ten separatyzm śląski i jakie państwa mogłyby go popierać? Separatyzm śląski wziął się z tego, że Ślązacy od rozbicia dzielnicowego w Polsce nie wchodzili w skład państwa polskiego. Dlatego nie doszło tam do unifikacji językowej w postaci polskiego języka literackiego. Zachował się dialekt, prawda, śląski. Mamy tam znaczące wpływy również niemieckie, pruskie. Kulturowo jest to oczywiście nieco inna część Polski z tego powodu, że przez 600 lat ponad z Polską nie miała nic wspólnego. Co tu dużo mówić, polska szlachta, kierując się na ekspansję na wschód, na Białoruś, Litwę, Ukrainę, zupełnie zapomniała o Śląsku i się mało tym Śląskiem interesowała. I to powoduje oczywiście, że przez tyle lat no, powstała oddzielna narodowość. Bo mamy tutaj do czynienia z narodowością, zwracam uwagę, narodowość, czyli nie naród. Mamy do czynienia z grupą etniczną śląską, która oczywiście ma prawo do pielęgnowania swojej tożsamości. Problem polega na tym, że no jak się spojrzy na Ślązaków, to widać ich wyraźne skłonności no, proniemieckie z jednej strony. Ja mówię oczywiście o autonomistach śląskich, a z drugiej strony niechęć do polskości i przede wszystkim wielkie poparcie dla projektu Unii Europejskiej. Właśnie dlatego, że Unia Europejska zbudowana jest na zasadzie, że mają nie istnieć narody i państwa narodowe, tylko ma być imperium, w którym grupy etniczne mają sobie funkcjonować. I tak jak, nie wiem, ideałem, bo to w ogóle cechą charakterystyczną wszystkich projektów imperialnych jest to, że stoją one w sprzeczności z państwami narodowymi i narodami, dlatego że ludzie muszą być, pierwsze poczucie lojalności mieć albo w stosunku do imperium, albo swojego państwa narodowego. Imperia są zdolne do współegzystowania z grupami etnicznymi, z narodowościami, które nie posiadają tendencji do stworzenia własnych państw narodowych i za główne źródło lojalności, pierwsze źródło lojalności politycznej postrzegają imperium. I dlatego wszystkie tego typu właśnie grupy separatystyczne w Polsce i w Europie będą głosiły likwidację tradycyjnych narodów i państw narodowych, zastąpienie ich właśnie takimi grupami etnicznymi bez roszczeń politycznych, które wchodziłyby w skład imperium. Dlatego zdecydowanie przeciwstawiam się zarówno projektom katalońskim, śląskim, jak i jakimkolwiek innym w tym zakresie. A jak jesteśmy jeszcze przy tej tematyce separatyzmu, chciałbym się pana zapytać, czy możemy potraktować Bawarczyków jako oddzielny naród? Jest to klasyczna narodowość, zdecydowanie. Myślę, że Bawarczycy mieli duże szanse stania się oddzielnym narodem, gdyby zarówno oni, jak i Nadreńczycy wykształcili oddzielne pojęcie narodowe na gruncie tożsamości katolickiej. W świecie po gwałtownej laicyzacji, gdzie tożsamość konfesyjna ma zdecydowanie mniejsze znaczenie, możemy tutaj mówić najwyżej właśnie o grupach etnicznych czy narodowościach, takich właśnie jak Bawarczycy, czyli taka, która nie przedstawia tendencji do tworzenia własnego państwa narodowego i nie ma tak naprawdę do tego przyczyny. Ja pamiętam, że kiedy wjeżdża się do Bawarii, to tam wita Freistadt Bayern, prawda?
ale poza tego typu elementami i silnym poczuciem regionalnej tożsamości, chodzenia, prawda, w tych takich fajnych spodenkach, picia specjalnego piwa i tak dalej, bawarskiego, to się nie przejawia w tendencjach separatystycznych. I separatyzm bawarski, z tego co pamiętam z historii, ostatni, że tak powiem, separatyzm to jeszcze był na początku gdzieś tak lat 20., czyli już od 100 lat go tam nie ma. Wtedy była taka partia chłopska, monarchistyczna zresztą, która popierała restaurację władzy Wittelsbachów. No i wraz z końcem tej partii chłopskiej, która gdzieś tam potem się zupełnie rozmyła, no separatyzm bawarski nie miał szans. Co tu dużo mówić, jest to zasługą Bismarcka, który jednak zjednoczył Niemcy, tworząc wspólną tożsamość narodową, i słabości polityki francuskiej, która i austriackiej, która nie próbowała wykorzystać różnic konfesyjno-regionalnych po to, żeby stworzyć jakieś niepodległe byty typu Nadrenia czy Bawaria, które uniemożliwiłyby Prusom zjednoczenie, czy tak naprawdę podbój Niemiec i sprusaczenie ich na swój sposób. Dobrze. Jak zachęcić konserwatywnych niekatolików do głosowania na partie katolickie? W jaki sposób można by ich przeciągnąć do prawicy? I pytający, kiedy układaliśmy te pytania, poprzez konserwatywnych niekatolików chodziło na przykład o prawosławną ludność, protestantów oraz po prostu niewierzących. Ja powiem w ten sposób, zdecydowanie mniej Jana Pawła II, dlatego że jest on symbolem katolicyzmu, a zdecydowanie więcej odwoływania się do wartości, nazwijmy, bym powiedział, idei łączących wszystkie religie, czyli choćby na przykład szacunku dla religii w życiu publicznym, a w przypadku niewierzących odwoływanie się przede wszystkim do prawa natury. Ja powiem tak, dam bardzo prosty przykład. Mimo że oczywiście jestem katolikiem rzymskim, to we wszystkich dyskusjach dotyczących aborcji łamane na obronę życia poczętego nigdy nie odwołuję się na przykład do argumentów religijnych, że w tym momencie, w momencie zapłodnienia prawdopodobnie powstaje dusza ludzka i tak dalej. Uważam, że należy się odwoływać do argumentów z prawa natury, to znaczy argumentem prawa natury podstawowy jest taki, że jeśli ktoś się począł i już jest, no to ma prawo się urodzić, bo jest człowiekiem. I nawet ostatnio, kiedy po wszystkich tych, prawda, demonstracjach, strajku lamparcic, robiono takie badania sondażowe, co myślą poszczególne grupy Polaków na temat rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego życia poczętego osób niepełnosprawnych, dzieci niepełnosprawnych. No to pamiętam, że przytaczano takie dane i bardzo ciekawe dane były dotyczące osób, które się deklarowały jako niewierzące. Pośród osób niewierzących 20% popierało rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Kim jest te 20% osób? To są osoby, które sprzeciwiają się aborcji łamane na zabójstwo dziecka poczętego. Nie z przyczyn natury religijnej, lecz z przyczyn natury etycznej i prawnonaturalnej. To znaczy są to osoby, które nie wierzą w Boga, ale uważają, że z natury rzeczy jest to, że jak ktoś się począł, to ma prawo się urodzić, nawet gdyby nie miał mieć ręki. I myślę, że to jest właśnie trafny sposób argumentacji i argumentowania. Na pewno nie jest to trafnym pomysłem wyzywanie od ateistów, heretyków czy schizmatyków, tych, którzy mają inne poglądy. I przede wszystkim epatowanie symbolami katolickimi, szczególnie powoływanie się na Jana Pawła II. Jeśli sobie spojrzymy na przykład na Jana Pawła II, to proszę zwrócić uwagę, że Jan Paweł II również w dyskusjach w obronie życia poczętego mówił o tym wprost, żeby nie używać argumentów konfesyjnych, tylko argumenty medyczne i prawnonaturalne. Dlatego że najważniejszymi argumentami przeciwko, niepodważalnymi naukowo, nie jest fakt, że Bóg coś zakazał lub nakazał, dlatego że ktoś, kto jest niewierzący, zada pytanie, a
czy widziałeś Boga? No i na to pytanie nie ma odpowiedzi twierdzącej, a nawet jak ktoś powie, że widział, bo miał objawienie, to tamten ateista powie, a ja nie miałem, no i mnie nie przekonałeś. Ale proste pytanie dotyczące aborcji jest takie. A mianowicie, jeżeli życie nie powstaje w momencie poczęcia, to kiedy? Jeżeli na przykład miałoby być zabójstwo dzieci poczętych, mogłoby być dokonywane, dajmy na to, do trzeciego miesiąca, czy tam, nie wiem, 12 tydzień, to dlaczego w 12 tygodniu, do 12 tygodnia jest to dozwolone, a w 13 nie? Co się takiego stało pomiędzy 12 a 13 tygodniem, że jedno jest tylko zlepkiem komórek, a drugie jest człowiekiem? I po prostu tego typu argumenty uważam za najistotniejsze. Także to bym powiedział, trzeba by w moim przekonaniu zmienić w ogóle język, którym się posługujemy, a wtedy jesteśmy w stanie również przekonać osoby, które nie są katolikami. Dlaczego tego nie robimy? W moim przekonaniu wynika to ze złej strategii politycznej i przede wszystkim z pewnego próby odwołania się do tej nominalnej większości katolickiej, pewnym, nazwijmy to, psychologicznym terrorem, że jak tego nie popierasz, to nie jesteś katolikiem. To powoduje oczywiście, że nie przekonuje się niekatolików. Po drugie, powoduje to odchodzenie z kościoła osób, które nie mają specjalnie mocnych katolickich przekonań. Ja pamiętam, że jak gdzieś tak koło roku 89 w Polsce katolicyzm zdeklarowało 98% Polaków, włącznie z tymi, co w kościele byli raz w życiu, jakich tam zaniesiono na chrzest. W tej chwili katolicyzm w Polsce deklaruje tylko 91% Polaków, właśnie dlatego, że sprawa konfesyjna została połączona z tego typu postulatami. Ja uważam, że trzeba całkowicie zejść tutaj z języka religijnego w kierunku języka naturalnego, medycznego, czyli odwołującego się do tego, co jest empirycznie sprawdzalne. No bo to jest proste pytanie. Jeśli życie nie zaczyna się w momencie poczęcia, to kiedy się zaczyna? I w takiej sytuacji już my nie musimy udowadniać, czy Bóg tak zakazał, czy nakazał i czy Bóg w ogóle istnieje, tylko niech oni nam powiedzą w takiej sytuacji logicznie i konsekwentnie, dlaczego nie w momencie poczęcia, tylko na przykład w 14 tygodniu. Dlaczego w 14, a nie w 13? No i wtedy jest ta kłopotliwa cisza. I niech ta cisza będzie, bo ona kończy dyskusję. Zadam pytanie. Czy konserwatyści powinni dążyć do zmiany ustroju, czy raczej bronić tego, co już mamy? Ustroju politycznego w Polsce? Tak. Znaczy, ustrój polityczny w Polsce jest oczywiście ustrojem fatalnym, dlatego że mamy konstytucję, która przypisała prezydentowi bardzo niewielkie kompetencje, to znaczy przypisała mu bardzo dużo kompetencje ogólne, typu prezydent tam stoi na straży suwerenności, zwierzchnikiem sił zbrojnych i tak dalej, po czym w artykułach następnych, w którym się wyszczególnia poszczególne kompetencje, już takie bym powiedział, bardziej dokładne, się okazuje, że wszędzie robi to nie prezydent, tylko na przykład odpowiedni minister, którego prezydent nie powołuje i nie ma na to żadnego wpływu. A równocześnie konstytucja, tworząc model prezydencki, model prezydentury, przepraszam, typowo parlamentarno-gabinetowy, gdzie prezydent rządzi, znaczy panuje, ale nie rządzi, równocześnie konstytucja stworzyła model prezydenta wybieranego w wyborach powszechnych, dając mu bardzo silną legitymizację władzy. I z tego powodu prezydent w Polsce z natury rzeczy chce ingerować w różnego rodzaju sprawy polityczne, choćby politykę zagraniczną. Szczególnie widać to wtedy, kiedy mamy do czynienia z problemem koabitacją prezydenta z innej opcji politycznej i innej większości parlamentarnej. Prowadzi to do paskudnych sporów i musi prowadzić, bo konstytucja jest zbudowana w sposób nielogiczny. Prezydent pochodzi z wyborów powszechnych, ma silny mandat, ma bardzo duże, ogólnikowe, konstytucyjne uprawnienia, po czym w poszczególnych następnych artykułach one są redukowane właściwie do zera. No i w tej sytuacji musi dojść do konfliktu. I dlatego trzeba przeprowadzić w Polsce rewizję konstytucji na takim założeniu, że albo jest system prezydencki, albo system parlamentarno-gabinetowy z dominującą rolą premiera.
nie ma innej możliwości. Żeby to zrobić, ja bym proponował na przykład się umówić, że ta zmiana konstytucyjna, bez względu na to, którą wybierzemy, na przykład wejdzie w życie w roku 2030. Dlatego, że nikt nie wie, kto za 9 lat będzie rządził, kto za 9 lat wygra wybory prezydenckie i tak dalej. Więc jak jesteśmy przy kwestii zmiany ustroju, moim zdaniem najlepszą metodą, aby konserwatyści byli w stanie to zrobić, byłby właśnie taki konserwatywny marsz przez instytucje. Bo jeżeli, bądźmy szczerzy, jeżeli na przykład w Polsce doszłoby do siłowej zmiany rządu, to na zachodzie już by stały na przykład wojska niemieckie gotowe bronić demokracji. Jak taki konserwatywny marsz przez instytucje mógłby wyglądać? No właśnie, problem polega na tym, że konserwatyści się za bardzo zajmują królami sprzed stuleci, a kiedy trzeba objąć na przykład jakąśkolwiek funkcję administracyjną, no to się okazuje, że są niekompetentni do tego. Także to, no, to wygląda przede wszystkim na tym, żeby zająć się bardziej mniej problemami teoretycznymi, a bardziej problemami praktycznymi, zdobywanie odpowiedniego kwalifikacji, wykształcenia, prawda, i tak dalej. I myślę, że powinniśmy to robić. To jest w ogóle choroba, bym powiedział, polskiej prawicy, polegająca na tym, że polska prawica żyje wyłącznie historią i nie bardzo ma pomysły, co zrobić we współczesności, a jak już ma pomysł, to nagle się okazuje, że nie ma kim. I to jest ten problem, że brak nam osób z wykształceniem administracyjnym, z kończących, nie wiem, zarządzanie, mających doświadczenie w biznesie i tak dalej. To jest podstawowy problem i bez tych osób oczywiście żadnego marszu przez instytucje się nie da zrobić, wyjąwszy, nie wiem, szkoły podstawowe i średnie, no bo my jesteśmy wybitnymi muzealnikami, historykami i tak dalej. To może jeszcze też dodam, że no, wraz tutaj z żoną i z kolegami na przykład wydajemy taki internetowe czasopismo do pobrania w PDF-ie, Nowoczesna Myśl Narodowa. I póki się zajmowaliśmy jakimiś problemami, nazwijmy to ideowymi, no to pobieralność olbrzymia. A jak zrobiliśmy numer o technice, to pobieralność spadła chyba o połowę w stosunku do poprzedniego numeru. Dlatego, że takie sprawy polskiej prawicy nie interesują. Jest pytanie. Jak konserwatyści powinni wprowadzać zmiany tak, by nie popaść w pułapkę konserwatyzmu ewolucyjnego w stylu brytyjskim? Czy jedyną metodą jest odrzucenie ciągłego odnoszenia się do aktualnych prądów liberalnych lub lewicy i postulowanie własnej wizji porządku? Myślę, że konserwatyści powinni mieć tę wizję porządku bardzo mocno w głowie. Od tego jest ten, że tak powiem, element formacyjny. Ale powinni być równocześnie bardzo pragmatyczni i elastyczni w polityce bieżącej. To oznacza ewolucjonizm, bym powiedział, w działaniach połączony z bardzo silnym poczuciem tego, że to nie jest cel, tylko to są drobne kroczki. Tutaj to jest problem, który się w znacznej mierze wiąże z pytaniem o marsz przez instytucje. Dlaczego? Dlatego, że ja osobiście uważam, że politykom powinny się zajmować osoby, które posiadają niezależne źródło dochodu. Nie mówię konkretnie, że muszą być tam, nie wiem, synem właściciela wielkiej firmy. Wystarczy, że będzie posiadał ktoś taki najzwyklejszy w świecie zawód i będzie mógł żyć poza polityką i nie z polityką. Cóż się bowiem dzieje? Mianowicie w Polsce jest taki model, który już wielokrotnie obserwowałem, pewnie jeszcze nieraz zobaczę. Są młodzi ludzie, którzy jeszcze zwykle nie są na studiach i którzy gdzieś tam się dostali do polityki całkiem wysoko. Nie kończą tych studiów, nie mają żadnych zawodów, nie mają doświadczenia zawodowego, niczego nie potrafią. Tak naprawdę są po maturze. Dostają się gdzieś tam do wielkiej polityki, zrobią kariery gdzieś tam szybkie i krótkie, po następnych wyborach się one kończą i nagle oni już nie umieją wrócić do ławki uniwersyteckiej i być z powrotem studentem. Nie mają zawodu, nie umieją prowadzić biznesu, nie potrafią nic. I w takiej sytuacji taka osoba jest w pewnym momencie po prostu głodna.
szczególnie wtedy, kiedy założy rodzinę. I taka osoba z najbardziej wielkiego ideowca przemienia się w największego pragmatyka, który po 2-3 latach zaczyna po prostu tracić cały swój kościec ideowy. I jest wtedy no, takim zjawiskiem, bym powiedział, jedynego ssaka, który nie posiada kręgosłupa, żyje. Jest to zjawisko, które ja wielokrotnie obserwowałem i to, co ciekawe, czym to jest za młodu najbardziej napakowany, można powiedzieć, ideowo, tym potem następuje największe odrzucenie wszystkich poglądów i doszlusowanie do systemu, żeby być tam asystentem kogoś, dostać jakąś radę nadzorczą, czy cokolwiek innego, dlatego że jeśli tego nie dostanę, to sam nie zarobię. Nie mam zawodu, niczego praktycznego nie umiem, firmy nie prowadziłem, jestem niewykwalifikowanym bezrobotnym z ładnym CV. I to jest moim zdaniem podstawowy problem, dlaczego w Polsce się pojawiają te postawy, to właśnie nawet nie jest ewolucjonizm. To jest postawy kompletnej kapitulacji, a ci najbardziej ideowi no, przemieniają się w pan lekkich obyczajów, tyle że na terenie polityki. Co pan sądzi o postaci Lefebvre'a i o działalności Bractwa Świętego Piusa X? Mówimy, że chodzi o arcybiskupa Lefebvre'a. Powiem w ten sposób. Uważam, że arcybiskup Lefebvre, wyświęcając 4 biskupów bez zgody Rzymu, oczywiście złamał prawo kanoniczne i Rzym miał pełne prawo ogłosić schizm. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że tak naprawdę niewielki miał wybór, dlatego że nie było możliwości innej, aby uzyskać sukcesję apostolską dla biskupów tradycyjnych, niż postąpienie w ten sposób. I cały problem, znaczy ja powiem tak, ja się całkowicie zgadzam pod względem ideowo-teologicznym z arcybiskupem Lefebvre'em i z tradycjonalistami katolickimi. Bardzo dużo przeczytałem literatury teologicznej dotyczącej tradycjonalizmu katolickiego. Zresztą powiem szczerze, no ja jakbym określił swój model katolicyzmu, to określiłbym go jako katolicyzm potrydencki, a więc ten, który jest również bliski tradycjonalistom i arcybiskupowi Lefebvre'owi. Także z punktu widzenia, nazwijmy to, ideowo-teologicznego nauki społecznej głoszonej przez arcybiskupa Lefebvre'a całkowicie się z tymi kwestiami utożsamiam i popieram, podobnie jak i z mszą tradycyjną, która zresztą nie zaprzecza Soborowi Watykańskiemu II, dlatego że jest uważana przez Sobór Watykański II w jego dokumentach za podstawową formę odprawiania mszy świętej, z zastrzeżeniem, że odprawianie mszy świętej w innych rytach czy w językach narodowych jest wyjątkiem, jeśli są ku temu ważne powody. No ja jestem w stanie te powody rozumieć, na przykład jakbyśmy, nie wiem, wysłali misjonarza do Birmy, no i chciałby, nie wiem, zainteresowałby chrześcijaństwem 10 osób i chciałby dla nich odprawić mszę, która by była mszą łacińską, no to oczywiście te osoby nic by z niej nie zrozumiały i no pewnie by jej nie przyciągnął, więc odprawienie jej na dzień dobry po birmańsku uważam za celowe i sensowne. Ale generalnie to było oczywiście tylko i wyłącznie w konstytucjach soborowych odstępstwo od pewnej reguły. Więc jakby no, ideowo to tutaj oczywiście moja skłonność do arcybiskupa Lefebvre'a i do bractwa tak zwanych lefebrystów, my tak zwanych, bo wiem, że oni sami nie lubią tego określenia, ponieważ lefebryści im się kojarzą tak jak luteranie czy kalwini od nazwiska heretyka. Inna sprawa jest dotycząca samej strategii, którą wybrało bractwo i popierające ją osoby. Niestety obserwuję często w tym środowisku coś, co mnie bardzo martwi, a mianowicie to, że bractwo zaczyna żyć swoim własnym życiem i konstytuować własną tożsamość w opozycji do, nazwijmy to tak, establishmentowego i reżimowego kościoła katolickiego. A to jest niestety mentalność typowo sekciarska, kiedy zaczyna się być antyrzymem, prawda?
tym znaczeniu oczywiście nie Rzymem wiecznym, tylko Rzymem, prawda, zajmowanym przez tego czy innego papieża. I zaczyna, i taki problem się zaczyna. No ja na przykład znam takiego jednego, mam kolegę tradycjonalistę, który wygadywał różne dziwne rzeczy o Janie Pawle II i czego tam Jan Paweł II naucza. Ja zacząłem tak z nim bliżej rozmawiać i tak dalej. I się okazuje, że on nigdy nie przeczytał żadnej encykliki Jana Pawła II, bo to heretyk. I wszystko, co wie na temat Jana Pawła II, wie z wydawnictw właśnie tradycjonalistycznych, krytykujących Jana Pawła II. I w związku z czym jego wiedza o tym, czego w rzeczywistości nauczał Jan Paweł II, jest mocno przekrzywiona i, bym powiedział tak, wygląda nieco karykaturalnie po prostu. Dlatego ta mentalność właśnie tworzenia własnej tożsamości w opozycji do Kościoła katolickiego grozi przekształceniem się w sektę. Ja dlatego bardzo popierałem linię Benedykta XVI i uważałem, że w Kościele katolickim trzeba stworzyć pewną wielonurtowość, to znaczy znaleźć tam, wykroić taką autonomiczne miejsce dla tradycjonalistów katolickich i utrzymywać się na tym miejscu, jeśli jest taka możliwość. Ale to oznacza, że trzeba cały czas wewnętrznie czuć się w jedności z papieżem, nawet wtedy, kiedy papież głosi, tak jak na przykład obecnie panujący w Watykanie papież, różnego rodzaju dziwne teorie. Ja bym powiedział tak, papieże przemijają, Rzym jest wieczny i trzeba, że tak powiem, czuć swój związek z tym wiecznym Rzymem, a nie konstytuować się w opozycji do poszczególnego papieża, co do którego nauczania mamy prawo jako wierni mieć oczywiście wątpliwości. Niestety lub niestety skończyły nam się pytania. Czy jest, rozumiem. Czy jest może jakiś temat, który chciałby pan poruszyć lub coś dopowiedzieć do tych poprzednich pytań? Ja powiem tak, no chciałbym przede wszystkim Państwu podziękować za pytania, bo widziałem, że tam na Facebooku żeście między innymi te pytania zbierali. Chciałbym Was również zachęcić do dalszych studiowania myśli konserwatywnej. Zapraszam Was na mój kanał naukowy Adam Wielomski, naukowo o polityce, gdzie jest co prawda są wykłady różne z myśli politycznej, nie z myśli politycznej, ale nazwijmy te konserwatywno-prawicowe są mocno nadreprezentowane. Ja powiem tak, przede wszystkim ducha nie gaście. My konserwatyści egzystujemy, póki co nie jesteśmy jeszcze prześladowani, a konserwatyzm nie zalicza się do penalizowanej mowy nienawiści. Korzystajmy z tego i głośmy radosną nowinę bycia konserwatystami. Dziękuję panu za ten wywiad, a naszym widzom chciałbym podziękować za oglądanie. Dziękuję serdecznie.